Cześć Wam, witajcie na kanale. Ja nazywam się Adam, a dzisiaj podróbujemy sobie przy moim nowym nabytku, jakim jest Kawasaki Z900. Postanowiłem, że nagram filmik, w którym pokażę, jak montuję uchwyt na telefon oraz pociągniemy sobie zasilanie. Tutaj podobno w Kawasaki jest to fajnie rozwiązane, bo są wypuszczone kabelki gdzieś tutaj pod owiewką do akcesorii. Tak więc mała prezentacja moto i zaczynamy. A tak się prezentuje maszyna, a co ja będę montował? Jest taki uchwycik fajny z bezprzewodowym ładowaniem. Tutaj widzicie, z boku się go rozszerza. Więc teoretycznie powinien on utrzymać telefon. No i ma tutaj takie dwa kabelki plus minus do zasilania. Odnośnie zasilania mam takie przewodziki. Z jednej strony jest taka oto wtyczka, z drugiej do zarobienia. Podobno gdzieś tutaj, zaraz zobaczymy, jest miejsce, gdzie to wpiąć. A gdzie dostać ten kabelek, to Wam zostawię w opisie pod filmem. I oprócz tego chciałbym jeszcze gdzieś zamontować taki oto port USB na dwa USB. Port USB na dwa USB. No wiecie, co chodzi, z podwójnym tutaj gniazdem. Ale to już nie wiem. Nie mam pomysłu zbytnio gdzie. Tak, żeby to nie przeszkadzało. Najlepiej by było chyba to tutaj. Ale wy nie widzicie. Sorry. Najlepiej to by było chyba mniej więcej gdzieś tutaj to sobie ulokować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Albo gdzieś tu. Co do tego doczepić? Nie. Aczkolwiek czy mi będzie potrzebny tutaj ten USB? Podobno gdzieś tutaj jeszcze też są wpuszczone kabelki. To może tam by to zamontował? Bo tutaj za bardzo nie widzę miejsca. Fajnie by było tutaj to doczepić sobie. Ale w zestawie chyba nie ma takiego uchwytu. Słuchajcie. Nie, nie ma. No nic, skupmy się może najpierw na razie na tym uchwycie. O, do telefonu. Uchwyt, to jest fajne miejsce. Nie powinno przeszkadzać. Dobra. Zgaszę moto. Oczywiście jeszcze uprawnień na moto nie mam. Jestem w trakcie robienia. Raczej dopiero będę w trakcie robienia, więc tak naprawdę jeszcze nie mogę sobie nim latać po ulicy. Jedynie tutaj po działce, po podwórku. I co? No dobra. Trzeba ściągnąć to. Kierunki i zobaczymy, co tam się kryje. Motocykl stoi na takim stędzie. Mam też naprzód, ale on mi za bardzo nie pasuje ze względu na to, że tutaj jest czujnik ABS-u i to się opiera o ten czujnik, a nie chciałbym go uszkodzić. No i co, rozbieramy. Potrzebujemy ściągnąć te cztery śruby. Mam takie to kluczyk, rozmiar 4, rozmiar numer 4. Tutaj są też takie podkładki pod nimi, gumowe, więc trzeba na nie uważać, żeby ich nie zgubić. Nie wiem, czy mówiłem, Kawasaki jest z 2020 roku.
Ma niecałe 6000 km przejechane, więc w miarę świeże moto. Z takich ciekawych funkcji, która mi się na początku na pewno przyda, no to jest obcięcie mocy o połowę, tam o 55%. Albo 45%, nie pamiętam dokładnie. No ale wiecie, ostatni raz na moto jeździłem jakieś 20 lat temu. To były jakieś tam MZ-ki, WS-ki. No, coś o dużo mniejszej mocy niż mamy tutaj, no bo tu jest 900. Zyskało takie za 900, pojemność tam niecałe 950 i 125 koni, czy albo 120 koni, nie pamiętam dokładnie. No, to ja po tych krótkich przejażdżkach moich po podwórku, no, czuć tą moc. Nic nie widać. Nie, trzeba jeszcze kierunki odczepić. W sensie całą tą, to trzeba jeszcze ściągnąć. Tutaj po bokach są śrubki. O, tu i z drugiej strony w tym samym miejscu. Ale to już nie będę pokazywał, jak tam odkręcam. Po prostu sobie je odkręcę. A, tutaj ciekawy przełącznik jest, nie wiem, czy widać. Pas. Nie mam pojęcia, od czego on jest. O. O, chyba widzę. Widzę chyba te przewody, które poszukujemy. Czekajcie. Pokażę wam. O, ostrzy. O, właśnie ten. Tu go widać. O. O ten chodzi. No, trzeba wyciągnąć na górę. Dobra, teraz lepiej to widać. Tylko jak je wyciągnąć tamtąd? O. O, to jest właśnie ten tutaj. I tam taki kutasek jeszcze mały wystaje. Dobra, widzę, że już kamera pada. Więc mały break. A ja pokminię, jak go tam wyciągnąć i wam zaraz powiem. No dobra, po krótkiej przerwie udało mi się wyciągnąć te przewody. Ale jak to w życiu bywa, niestety, ale to nie zadziała, bo tak, tu jest plus. To mam plus, ale nawet pomijając to, nie wiem, czy to widać, wchodzi, ale się nie zatrzaskuje. Więc tego nie wykorzystamy, ale udało mi się znaleźć w moich szpargałach takie konektorki, nie wiem, jak to się nazywają, ale idealnie będą pasowały nam tutaj do tego, więc sobie je zarobimy. Ale zanim to zrobię, to zróbmy może przymiarkę. Zróbmy może przymiarkę tego uchwytu. Kurde, dlaczego to, że ten przycisk pas? Macie jakiś pomysł? Zobaczymy, jak to wygląda. Co, nie powinno chyba. Chyba. Powiem, tak średnio to wygląda. Hop, trzeba trochę poluzować. Dobra, mamy optymalną pozycję, że on nic nie zahacza. Bo tak mi się przynajmniej wydaje.
zabawa się zaraz zacznie z dorabianiem końcóweczki. Dobra. Nie powinno odfrunąć podczas jazdy. 5 na godzinę po podwórku. Kurde, przestawiłem kamerę i mi się wyłączyło nagrywanie. Uwaga, chwila prawdy. Czy telefon się będzie ładował? I czy się moto nie spali zaraz? Plum, działa! Na jak? Ładuje. Bajka. Dobra, bo już mi się kończy bateria w rejestratorze dźwięku, więc kończymy sobie na tym. Jak widzicie, nie jest nic strasznego. Ja to sobie jeszcze zaizoluję dla pewności. No i tyle. Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie jakieś filmy odnośnie odnośnie tej maszyny. Jestem teraz na etapie uczenia się do egzaminu teoretycznego, więc jak bylibyście mnie zainteresowani takim tematem, to piszcie, to postaram się coś nakręcić, może jakiegoś live'a zrobimy. Byśmy zrobili, to byśmy porozwiązywali razem testy. No i tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie kciuki za mnie. Nie zapomnijcie stawić również łapki do góry, subskrypcji, komentarza i do zobaczenia w kolejnym. Hej.